kapitalna atmosfera, atmosfera wielkiego piłkarskiego święta i obie jedenastki już są na boisku, obie w swoich tradycyjnych strojach, Jagiellonia żółto-czerwone barwy, bordowo-granatowe barwy, czy granatowo-bordowe barwy Pogoni Szczecin. Słyszą Państwo, kapitalny doping, to są takie momenty, choć to tylko półfinał krajowego pucharu, to nie są żadne rozgrywki europejskie, ale to jest atmosfera iście europejska, atmosfera powiedziałbym światowa wręcz, jeśli chodzi o publiczność, o ten nowy stadion Pogoni Szczecin, to wszystko zgadza się i teraz tylko ściskamy kciuki my wszyscy kibice Jagiellonii Białystok, którzy życzymy żółto-czerwonym awansu do finału, jak widzę, bo dzisiaj startujemy z transmisją nie tylko na naszej antenie, ale także dla tych z Państwa, którzy są gdzieś tam poza granicami, może mają problemy z dostępem w internecie, więc uruchomiliśmy także nasz kanał na YouTubie. Około 20 tysięcy kibiców Pogoni Szczecin, kiedy tylko odbyło się losowanie i kiedy było wiadomo, że w półfinale Pogoń podejmie Jagiellonię Białystok, szybciutko bilety się sprzedały. Jagiellonia budzi emocje, Jagiellonia przyciąga fanów na innych stadionach. Potwierdzenie? Bardzo proszę, w najbliższą niedzielę o 17:30 gramy w Ekstraklasie na wyjeździe z Legią Warszawa i tam również cały stadion przy Łazienkowskiej będzie zapełniony. Skoro mowa o kibicach, to też przyjechało naprawdę i to wielkie, wielkie brawa dla tych fanów żółto-czerwonych, którzy pofatygowali się do Szczecina. Myślę, około 200-300 osób jest na trybunie gości, a to przecież dzień roboczy, no i mecz o późnej porze. Do Nenę, piłkę na prawej nodze, do Imaza, Imaz ostry kąt, przykłada piłkę na lewą nogę, Imaz! Aj, obronili to rywale, jeszcze będzie dobitka, to nie bramkarz, a chyba Walkwitz wybijał piłkę z przed linii bramkowej, nawinął tam Imaz jednego, drugiego obrońcę drużyny ze Szczecina i w sumie można powiedzieć, że Jagiellonia miała, no jeśli nie stuprocentową sytuację, to taką 95-procentową. Czwarty finał Pucharu Polski dla Jagiellonii byłby czymś naprawdę bardzo fajnym i znowu to podkreślę i znowu to powtórzę, bo tam już czeka Wisła Kraków. Wisła dziś pierwszoligowa, ale klub z wielkimi tradycjami i ze znakomitymi kibicami, którzy pokażą się w całej Polsce z jak najlepszej strony. Jestem o tym święcie przekonany. Dobrze by było, żeby to był taki kibicowski, sportowy pojedynek na oprawy, na doping pomiędzy Wisłą i Jagiellonią Białystok, bo przecież te stosunki kibiców Jagiellonii i Wisły, one miały długą tradycję przyjaźni, 20 lat to dopiero początek, potem ktoś to przerobił, kiedy doszło do tak zwanej kosy między nimi, 20 lat i wystarczy. Dziś te stosunki są chłodne, ale pomiędzy kibicami poszczególnymi zostają przyjaźnie, to się nie kończy, tutaj grupa decyduje, ale pojedyncze osoby, jednostki, te przyjacielskie stosunki utrzymują. Co to zresztą będę dużo mówił mój kolega tu siedzący obok, Wojtek Szubzda, co i rusz jeździ tam do Krakowa, odwiedza kolegów. Zresztą sam korzystałem z gościnności jego kolegów kiedyś na meczu. Byliśmy w Krakowie, mieszkaliśmy u jednego właśnie z kibiców Wisły, więc fajne byłoby spotkanie, choć oficjalnie zgody nie ma. Jednak atmosfera na Narodowym 2 maja będzie cudowna, jeśli spotkają się tam drużyny Jagiellonii Białystok i Wisły Kraków. Pogoń może też nie bardzo straszy jak na razie, chociaż jest aktywniejsza. Znowu Kuluris w polu karnym. Kuluris! I Państwo słyszą. 54. minuta meczu. Eftimis Kuluris posyła piłkę lewą nogą w prawy róg bramki Jagiellonii Białystok. Bez szans Sławomir Abramowicz. Wreszcie ten mecz się otworzy, bo nie może Jagiellonia grać tak nieporadnie w ataku, jak grała do tej pory. Portowcy są o krok, duży krok bliżej od finału Pucharu Polski. Państwo słyszeli ten ogromny ryk, 20 tysięcy gardeł jest i rzeczywiście cieszyli się bardzo mocno i cieszą się dalej, śpiewają, tańczą i Pogoń zasłużyła na to prowadzenie. Ale sędzia Paweł Roskowski pokazuje, że tu jeszcze trzeba poczekać. No to jeszcze jest nadzieja, że w tym meczu jest ciągle 0-0. Być może Portowi kibice będą musieli jakoś odcelebrować tego gola. A gola nie strzelił Kuluris. I proszę bardzo. Nie ma gola! Odrobiliśmy straty błyskawicznie, nie robiąc nic. Znowu jest 0-0. Na przykład speaker podaje. Kto nie strzelił gola? Kuluris. Kto? Kuluris. Pogoń, 0, jaka 0, Pogoń, 0, jaka 0. No, wesoło mi w tym momencie. Ale znowu uwaga, Grosicki w polu karnym. Grosicki. Groźnie i teraz już jest gol. I teraz nie ma wątpliwości. I znowu Kuluris. Grosicki, przyborek, Kuluris, gol. Z metra wpakował tę piłkę do pustej bramki Jagiellonii. Jeftimis Kuluris. Jagiellonia znowu dała się ograć. Nie wyciągnęliśmy wniosków z tego, co było chwilę temu. Próbowaliśmy coś do przodu. Anemicznie, bez sensu, bez pomysłu. I kibice portowej drużyny znowu się cieszą. No nie wyobrażam sobie, żeby teraz sędzia tego gola nie uznał. A wszystko to znowu za sprawą Grosickiego.
Pogoń dominuje. Pogoń w drugiej połowie jest zdecydowanie lepsza. O ile jeszcze w pierwszej połowie Jagiellonia próbowała i miała dwa celne strzały, mogła wyjść na prowadzenie po strzale Jesusa i Maza. Rywale wybili to z linii. Jeden z obrońców. Tak w drugiej połowie Jagiellonia, muszę to powiedzieć, zupełnie obiektywnie nie istnieje. To nie jest dobry mecz żółto-czerwonych. To nie znaczy, że Jagiellonia ten mecz już przegrała, bo jeszcze go nie przegrała, dopóki nie będzie ostatniego gwizdka i dopóki Pogoń prowadzi tylko jedną bramką. Saczek w szesnastkę, do Naranjo, Naranjo, do Romańczuka, Wdowik, prawa noga, gol! Prawą nogą Bartłomiej Wdowik! Gol Jagiellonia wyrównała w 80. minucie. Wreszcie stało się to, o czym marzyłem. Ruszmy do przodu, zaskoczmy ich czymś. Wdowik zaskoczył prawą nogą. Podanie od Nenę do Saczka. Saczek do Romańczuka. Romańczuk wypatrzył z tyłu na 10. mecze Wdowika. Wdowik podjął to ryzyko, słabszą swoją prawą nogą. Strzelił w środek bramki obok kompletnie zaskoczonego Kożokaru. Rywale mają piłkę. Kuluris do Kurzawy. Kurzawa w pole karne. Jest Wahlqvist. Wahlqvist, Grosicki, Sławek Abramowicz bohaterem naszym jest. Jak ten Sławek to złapał, jak on tam był, jak on to przeczuł, że tam trzeba być przy prawym słupku własnej bramki. 100% sytuacja Pogoni Szczecin i Sławek znowu wygrywa pojedynek 1-1 z Grosickim. Jest Kamil Grosicki, dośrodkowanie, taki troszeczkę rzut rożny, bardziej w głąb boiska, po lewej ręce Sławomira Abramowicza, jest piłka w pole karne i jest gol dla Pogoni Szczecin, bramkę głową zdobywa Linus Wahlqvist, 97. minuta meczu, Jagiellonia znowu przegrywa. Linus Wahlqvist, jeśli dobrze widziałem, z 5 metra i nie był w stanie nic zrobić Sławomir Abramowicz. Ach, byłem optymistą, wierzyłem w dublet. Chyba będzie trzeba zweryfikować swój optymizm, ale mecz się jeszcze nie skończył. Jeszcze piłka zagrana pod nasze pole karne. I piłka znowu zagrana na uwolnienie na naszą połowę. Szczecinianie nie myślą już o niczym innym, jak tylko o tym, żeby wyjść z piłką z własnego pola karnego. To będzie prawdopodobnie ostatnia szansa. Kubicki, piłka w pole karne. Kożokaru myli się. 3, 4, 2. Koniec. Nie zagramy 2 maja w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Pogoń Szczecin zasłużenie wygrała ten mecz. Trzeba to jasno powiedzieć. Dziękuję za emocje, dziękuję za to, że byliście z nami. Do usłyszenia.